Okej, okay, pierwsze koty za płoty, a raczej pierwsze koty za naszym domkiem. W dzisiejszym odcinku chcieliśmy Wam pokazać, co udało nam się zrealizować, jeśli chodzi o takie podstawowe potrzeby mieszkaniowe, tak, czyli to, czego brakowało u nas na naszej działce, czyli woda i prąd. Tak. Więc zobaczycie, jak udało nam się zrealizować takie projekty jak zasilanie energią, magazynowanie wody, no oraz prysznic, kąpiele, tego typu sprawy. Zapraszam. Nasz miesięczny pobyt na Sycylii zaczęliśmy od podróży samochodem przez Czechy, Austrię oraz północną część Włoch, aż do Civitavecchia. I dalej ruszyliśmy z Civitavecchia, płynęliśmy 15 godzin, aż do Palermo. Przeprawa dość gruba, trochę sterami, ale jeszcze dwie godzinki gdzieś i będziemy na działce. Dotarliśmy na działkę, podróż była z atrakcjami, no ale po to właśnie dotarliśmy, po ten widok. No ale zobaczcie, co się dzieje, widoków pewnie jeszcze będzie sporo. Zobaczcie, jak jesteśmy załadowani. Tutaj Benito był. Pod sam korek, zobaczcie, czego tu nie ma tak naprawdę. Tutaj jest wszystko. Tutaj do pojemnika jeszcze pakowaliśmy różne rzeczy. Także cały bagażnik pod korek. Zaraz zobaczycie, jak będziemy wyjmować. Panele fotowoltaiczne, podkaszarka, kosa. Wszystko. Materac, wszystko. Bagażnik też cały. Zarypany w klapki i różne inne historie. Ale dotarliśmy, wjechaliśmy, no i bierzemy się za pracę. Jeszcze ostatni rzut oka na ten widok. Chcesz coś powiedzieć? No tak, teraz nas czeka najpierw oczyszczenie całego naszego kiosku ruchu z tych pozostałości jakichś tam mebli i innych rzeczy. Trzeba to wszystko zamieść dokładnie, no i zacząć się rozpakowywać. Benio już eksploruje okolice. Tak, mam nadzieję, że nam nie ucieknie, ale zobaczymy, czy się zwierzę przywiązuje do właścicieli, czy do miejsca. Róże piękne zakwitły. No i widok jest przecudowny, po prostu przepiękny. Ale cóż, trzeba się brać za pracę. Tam już w tle słychać naszych sąsiadów z Niemiec koszą. No my też będziemy działać, kosić pod kaszarką. Także najpierw wypakujemy cały mandżur ze środka. No i będziemy później rozpakowywać fronterę. Fotowoltaika już podpięta, także lodówka nam już chodzi. Ten powerbank ładuje nam 80 W. No, muszę panel trochę większy kupić. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj, jak widzicie, jest pochmurno, także na Sycylii także też czasem pada deszcz. Padało całą noc. W związku z tym... pada drugi dzień. Pada drugi dzień, tak. Wczoraj też cały dzień spędziliśmy w domku. No i dzisiaj, wykorzystując tą właśnie pogodę, jedziemy sobie na zakupy do Leroy Merlin. Potrzebujemy jeszcze kilku rzeczy, żeby się lepiej urządzić. Także nie próżnujemy. To jest nasza droga zjazdowa, tak, do której Jasia się już przyzwyczaiła. Tak, wiecie, najlepiej po prostu uzyskać dobrą perspektywę. Jak się przejechałam po innej drodze prowadzącej do działki znajomych, to mi się już odwidziała, że ta jest zła. Ta jest wspaniała. Jest szeroka, asfaltowa, płaska, bez dziur. Także, no. Tak, tutaj piękne, właśnie też na dole mamy u sąsiadów. Tak, sąsiedzi mają tak cytrusowe gaje i zawsze Przemek, jak przejeżdżą, mówi, ale wielkie te cytryny. I nikt ich nie zrywa. No, tak, my też ich na razie nie zrywamy. Ale droga też fajna, bo na morze, także ogólnie pozytywnie. No tylko tutaj trzeba się nauczyć oczywiście jeździć po tych zakrętach. Widzimy, że miejscowi przed każdym zakrętem, jak jadą, to sobie trąbią, żeby dać znać, czy ktoś jedzie, czy nie zza zakrętu. Tak, jest 2-3 takie ostre jak ten, między innymi. Trzeba zwolnić po prostu. Tyle. No, dobra.
i wjeżdżamy na główną drogę. Zaraz będziemy wjeżdżać potem. Która, zobaczcie, właśnie jak fajnie też prowadzi w dusz morza, akurat widać tam z przodu, także będziemy tam wjeżdżać. Rozłączamy się, Basia musi mi powiedzieć, czy coś z prawej nie jedzie, a my lecimy do Leroy. Do usłyszenia. Jesteśmy w Leroyu. Zbiorniki na wodę, fajnie z kranikiem. Zobaczycie w domu, jak będzie działać. Zagłówki. Także dwa za łóżko, bo uderzaliśmy się głową o ścianę. Albo poduszka spadła, tak. I cóż, kamyczki pod prysznic. Akacja. Także podstawki akacjowe pod prysznic, a nie z robiny akacjowej, tylko z akacji. A akacja jest egzotykiem, więc jeszcze lepiej będzie się zachowała niż ta nasza rodzima polska rubinia. Blacik, deski do szalunku pod prysznic i panel fotowoltaiczny 400 W. Mam nadzieję, że się zmieści do frontery. Co tam jeszcze, Asiu, masz? Jakie drobiazgi? Farba do malowania ściany, co nam zabrakło na jedną. Tutaj zasłonka, która będzie pod blat. Farby do pomalowania drzwi w takim tak ładnym jest kolorze. Takie duperele. Tak jest. Dobra, idziemy do kasy i zobaczycie już w domku, jak będzie zrobione. Kończymy zakupy, a mówiłem wam, jak ja kocham naszą fronterę, nasz czołg. Panel fotowoltaiczny 1,90 m na 115 cm zmieścił się. Pod spodem jeszcze poduchy, różne inne rzeczy, listewki dwumetrowe, zobaczcie, też się, znaczy deski wsunęły. No i na górze jeszcze mamy nasz bajzlownik, także frontera, jak ma tylnie siedzenia wymontowane, to naprawdę jest jak porządny dostawczak. Okej, usystematyzujmy ten chaos, który był od samego początku, zaczynając od podróży, aż po pierwsze 2-3 dni, kiedy dotarliśmy do naszej działki. W środku Asia wyczyściła z soli, pomalowała nasze pomieszczenie, kupiliśmy dywany, zagospodarowaliśmy część mieszkalną, ale o wystroju naszego domku będzie w następnym odcinku, do którego już serdecznie Was zapraszamy. W dalszej części filmu opowiem Wam o tym, jak ten Fossibot się sprawował i co to jest za urządzenie, a także zbudujemy prysznic i podsumujemy. Fossibot model 2400, czyli powerbank gromadzący energię elektryczną, dostaliśmy od firmy geekbuying.com. Teraz szybka jego prezentacja, a w dalszej części filmu pokażemy Wam, jak spisał nam się ten powerbank przez miesiąc, podpinając pod niego różnego rodzaju urządzenia elektryczne. W komplecie dostajemy przewód do zasilania powerbanka, normalnie z sieci, przewód, przy użyciu którego podłączamy panel fotowoltaiczny oraz przewód zasilający pod zapalniczkę, dzięki któremu możemy ładować Fossibota, na przykład podczas jazdy samochodem. Przed uruchomieniem warto otworzyć klapki do wiatraków. W jednym z boków mamy możliwość podpięcia zasilania 230 V. Należy tylko pamiętać, aby z przodu przy użyciu pokrętła ustawić odpowiednią moc wejścia, w zależności od tego, czy podpinamy Fossibota do gniazdka, czy pod gniazdko zapalniczki, czy pod panel fotowoltaiczny. Na drugim boku Fossibota mamy wyjścia do zasilania urządzeń elektrycznych 220-240 V. Musimy jedynie uruchomić przetwornicę wbudowaną do Fossibota. Do Fossibota 2400 możemy podłączyć urządzenia o mocy maksymalnej 2400. Pojemność Fossibota to 2048 Ah. Z przodu urządzenia mamy wszystkie porty wyjściowe. Możemy podłączyć właśnie lodówkę na 12 V. Możemy również podłączyć przewody USB QC3.0, a także przewody mikro USB-C o mocy wyjściowej 20 W, a nawet 100 W, co daje nam możliwość szybkiego ładowania. Z przodu jest lampka, która pobiera 1 W energii. Wieczorami z niej korzystaliśmy i wystarczająco oświetlała nasze 18 m². My wybraliśmy wersję zieloną. I jeszcze jedna ważna uwaga, my z domu zabraliśmy panel 180 W, bo taki nam został z kampera, natomiast kupiliśmy w Leroyu, jak widzieliście, panel 400 W, bo do tego urządzenia możemy podłączyć maksymalnie panel o mocy 500 W. Koniec bloku reklamowego i zobaczcie, czy ten Fossibot dał radę i spisał nam się przez miesiąc życia bez prądu na Sycylii. Dziś piękny turkus, piękna przeźroczystość, więc trzeba będzie za chwilę jechać na plażę posnurkować, bo wtedy najfajniejsza widoczność jest około 11-12, kiedy słońce jest wysoko, ale dzisiaj, zanim plaża, to dzień gospodarczy. O czym marzy każda gospodyni domu, gdy jest pięknie na dworze? O tym, żeby poodkurzać. Poczekaj, ja się chwilkę. Odkurzacz. 1000 W. No i Fossibot. Tutaj z boku się wpina i trzeba nacisnąć ten przycisk. Ok. Czyli uruchamiamy tak naprawdę
napięcie 220-240 V i uruchamia się przetwornica. No i tutaj mamy, sorry, że palcem, taką ikonkę, która pokazuje nam, że mamy napięcie zmienne. No i teraz aktualnie panel ładuje 255 W. Zostało 5 godzin ładowania. Output jest 50 W, czyli obecnie lodówka pobiera 50 W. No i zobaczymy, ile będzie pobierał odkurzacz. Asia zacznie odkurzać. Ok. Ok, czyli jak widzieliście, odkurzacz pobierał niecałe 1000 W, bo tam trzeba było 1020 minus 50, 970, 80 W, ale powiedzmy 1000 W i było tam chyba 90 minut. Wiadomo, odkurzanie 15 minut, więc zobaczymy, ile procent ucieknie z odkurzania 15-minutowego. No ale robimy to specjalnie o godzinie 10, 11. Dzisiaj słońce ładnie świeci, żeby później jeszcze przez cały dzień to, co teraz zużyjemy przy podłączeniu odkurzacza, można było doładować słońcem. Tutaj zwracam uwagę na odpowiednie użytkowanie takich urządzeń w odpowiednich godzinach i wtedy nawet nie tak duże urządzenia jak tutaj, które ma 2048 Wh, no 2400 możemy podłączyć. Jakbyśmy tym odkurzaczem odkurzali przez 1,5 godziny, no to byśmy rozładowali do zera. Natomiast wiadomo, że odkurzamy 15-20 minut, także zawsze staramy się to robić z rana, żeby później słońce jeszcze podładowało, czyli podłączać większe urządzenia o większej mocy. No i tak to wygląda z tym FossiBotem, z użytkowaniem takich powerbanków. I Asia skończyła odkurzać. Asia odkurzała niecałe 15 minut. Zużyte zostało 6% z akumulatorów z FossiBota. Dlaczego? Dlatego, że ładowało się cały czas 250-260 W. Teraz cały czas ta lodówka 55 W zużywa. A tak naprawdę 50, bo jak wyłączę teraz przetwornicę z boku, to ta przetwornica potrafi około 5 W pobierać. Widzicie? Wyłączam przetwornicę, już jest 50 W, czyli lodówka sama pobiera 50 W. No i tak naprawdę zostało nam przy 260 W 5 godzin jeszcze do naładowania 100%, ale teraz jest godzina 10, także słońce nie jest jeszcze w zenicie, więc myślę, że będzie 350-400 W do godziny 14-15. Myślę, że spokojnie naładuje to już w 100%. Także zdaję tu egzamin. Jak widzicie, można podłączać różne urządzenia i wniosek jest taki, że trzeba je podłączać właśnie o odpowiedniej godzinie, czyli z samego rana, żeby po prostu i słoneczne dni, żeby w momencie, kiedy zużyjemy tą baterię, to panel słoneczny nam ładował. Panel przypominał 400 W, dlatego nie brałem go na górę. Słuchajcie, żeby łatwiej było go czyścić na razie na tym wyjeździe, no bo można było go wrzucić tam na dach i pewnie z czasem tam wyląduje. Natomiast przez to, że był ten wiatr Sirocco, który pył przyniósł, no to ten panel bardzo się brudził. No i łatwiej mi było po prostu jakby też nim operować na dole. A dodatkowo też mogłem go pochylać, w pionie go stawiać i tak dalej. Jak już słońce zachodziło za górę, to wtedy jak go w pionie stawałem, to jeszcze dodatkowo 50-60 W więcej tego słońca łapało. Dlaczego? No dlatego, że odpowiednio po prostu ukierunkowałem ten panel do słońca, więc staraliśmy się w takie bardziej pochmurne dni i kiedy słońca było przez kilka godzin, wykorzystywać ten panel jak najbardziej, a na dachu byłoby to wiele trudniejsze, więc dlatego chciałem go zostawić na dole, żeby można było jeszcze nim operować i zmieniać kąty, dostosowując do badania promieni słonecznych. Jeżeli chodzi jeszcze o FossiBota, to tak, lodówka nam siadła, tylko nam grzeje, niestety już nie chłodzi, także nie polecamy tych turystycznych lodówek w ogóle. Będziemy kupować normalną, ale zobaczcie. Ok, telefon podłączony do ładowania, głośnik pobiera nam teraz 30 W, zobaczcie, czyli te urządzenia tak naprawdę bardzo niedużo pobierają 35 W. Mamy raz, dwa, trzy, cztery urządzenia, 10 do 8 do 10-15 W maksymalnie to pobiera. FossiBot jest naładowany, a panel podaje 0 W. Dlaczego? No dlatego, że jak po prostu dopiero spadnie,
to dopiero wówczas panel solarny doładowuje tego Fsibota. Laptop jest jeszcze podpięty, ale on jest chyba już naładowany, bo jest tutaj prąd zmienny podpięty. Przetwornica jest włączona. Tak, wyłączona. Włączony. Ale tak, ale laptop już się naładował. Więc tak to wygląda, że mamy godzinę 15, już 100% wszystkiego naładowanego, no ale dlatego, że lodówka też nie chodzi. Zazwyczaj jak lodówka nam chodziła przez 3 tygodnie i padła, to jak ta lodówka nam chodziła, to już około 16 mieliśmy 100% Fosibota naładowanego. A tutaj realnie wygląda jak wygląda. Gary przy okazji myjemy, tak jak widzicie, w takiej misce rozkładanej. Obok jest zbiornik na wodę, czyli toaleta poranna, zęby, mydełko obok. I tak to wygląda. Fosibot też daje prądu naszemu kotu, zasila naszego kota. Bo mu się wczoraj akumulatory rozładowały i Benio też chce się podładować trochę, także zasila naszego Beniuta. Ile wat? 68 wat dla Benia. 68 wat dla Benia. Szybki upgrade. Zamieniliśmy lodówkę turystyczną na zwykłą lodówkę na 230 V, podpięta jak widzicie pod powerbanka, pod Fosibota. Chodzi lodówka, ładuje się dron, odepnijmy drona. No teraz pobiera nam tylko 20 W nam pobiera lodówka. W piku pobiera nam 50 W, czyli pobiera nam tak naprawdę tyle, co lodówka turystyczna, więc dlatego zamieniliśmy na tą lodówkę zwykłą. Dlaczego? Dlatego, że też oprócz tego, że jest więcej miejsca, to dodatkowo jeszcze jest zamrażalnik, także super. No i teraz zobaczcie, lodówka podpięta, podpinam drona z powrotem. Pobiera nam teraz 40 W. Panel ładuje 325 W i do pełnego naładowania 77 minut. Nigdy nam ten Fosibot nie zszedł poniżej 40%, a ładujemy też i tego Bustera, czyli urządzenie, które po pierwsze możemy podłączyć przewody do akumulatora, żeby wystartować, no i też samochodem. I też mamy tutaj kompresor, gdzie możemy napompować koła. Także dla nas w zupełności wystarczające to 2400. Przy panelu 400 W, naprawdę przy w dniach słonecznych, słuchajcie, to jest wystarczająca sprawa. I baterie, i laptop, i telefon, i głośniki, i Buster. Także wszystko nam to ładuje i na takie działki jest w zupełności wystarczające. Teraz z tą nową lodówką tyle rozładowuje się po nocy do 60 gdzieś około procent. Mamy godzinę 9, wchodzi obecnie 200 W, czas ładowania 4 godziny, a panel fotowoltaiczny, jak widzicie, jest właśnie tak ułożony i spokojnie daje radę. Słoneczko już zaczyna świecić, także zaczynamy kolejny słoneczny dzień. Jak piękny słoneczny dzień, to stwierdziłem, że zbuduję prysznic. Wziąłem się najpierw za wykopywanie dołów pod kotwy metalowe do konstrukcji tego prysznica, który wykonam właśnie z kantówek, które przywiozłem z Polski naszą fronterą. Ale powiem wam szczerze, że to kopanie w tej ziemi jest mega trudne. No już w swoim życiu kilkaset dołów wykopałem, natomiast tutaj było o tyle trudniej ze względu na to, że są kamienie w tej ziemi i tak naprawdę nie dało się kopać, tylko trzeba było obkopywać te kamienie. Dopiero wtedy po obkopaniu kamieni mogłem wydobywać powoli ziemię, ale nie ma, że boli. Taką działkę wybraliśmy i trzeba było sobie dalej radzić. Po wykonaniu dołów obsadziłem kotwy suchym betonem, ponieważ wiadomo, że no bez prądu nie mogliśmy podpiąć betoniarki, więc takie wykorzystałem rozwiązanie. Wypoziomowałem kotwy między sobą,
Wypionowałem również poszczególne kotwy, no żeby konstrukcja naszego prysznica była w miarę dokładna. Ok, myślę, że wystarczy mojego komentarza. Zostawiam Was teraz z muzyką i z moją ulubioną pracą w drewnie. Serwujesz? Dzisiaj jest znowu sardyński makaron z resztką pesto, oliwą z oliwek od Leafsów, serem grana padano, pomidorkiem. Okej, przerwa na obiad i za chwilę wracamy do zajęć. Asia maluje naszym niezastąpionym produktem Lux Decor Njord. Akurat został nam taki kolor. Jak się oceniasz? Jak najbardziej pasuje tutaj do kolorystyki i ja bardzo lubię ten produkt, bo się super rozprowadza, szybko schnie, nie śmierdzi, jest wodorozpuszczalny, więc mogę tylko same pozytywne rzeczy o nim powiedzieć, naprawdę. A pomalowaliśmy chatkę też całą tym Njordem i do dzisiaj fajnie i wygląda. Widzicie? I tutaj widzicie, też słoje przebijają przez niego. On nie kryje zupełnie, no chyba że nałożycie 2-3 warstwy, wtedy tak, jest taka szansa, ale nadal te słoje będą ładnie przebijać, także nie kryje się tak jak pod takimi typowymi akrylowymi farbami. Tak, to tyle odnośnie Njorda. A zobaczcie, ja dzisiaj korzystałem z wiertarki,
z wiertarki, która ma 800 W. Z pilarki Festula, która ma 1900 W. No i przed urażaczem sobie pociągnąłem od Fossibota, czyli od tego powerbanka. Tam jest panel 400 W, no trochę mi zacienia, ale to nic. Monokrystaliczny. No i zobaczcie, lodówka też tutaj chodzi. Lodówka pobiera 51 W. Teraz wchodzi 181, ale wchodzi normalnie 340, 380 dzisiaj nawet osiągało. No przez to, że teraz lekko mi się ten panel zaciemnił, wchodzi 180 W. Ale zobaczcie, zostało 40 minut ładowania i 97%, a dzisiaj zaczęliśmy dzień od 45%. No i w międzyczasie jeszcze ładowała się bateria do aparatu. Także jak widzicie, Fossibot daje radę. Pod się pojawił, więc dobrze przepracowany dzień. No i cóż, i jeszcze zostało nam tylko obić ten nasz prysznic nowy i matą bambusową. No i podłogę zrobić z kamyczków. Jeszcze nie mam pomysłu, ale zaraz coś pewnie wymyślę. Improwizujemy. Oczywiście mówiąc o narzędziach elektrycznych, to widzieliście, że ani tego cięcia, ani wiercenia nie było zbyt dużo. Natomiast no krótkochwilowo wiadomo, że był duży pobór. Mimo wszystko do takiego off-gridu w zupełności wystarcza. Także wiadomo, nie jest to powerbank, który możemy pracować cały dzień. Nie, na pewno rozładowałby się przy 1900 W, 2 godziny to max. No ale dał radę, także okej. Wczoraj zbudowaliśmy konstrukcję, prysznicę, zabudowę, a dzisiaj będę montował na dach zbiornik na wodę. Zbiornik wykorzystujemy z frontery, czyli rurę PVC, PCV, różnie zwą. Tu na końcu mamy kranik, podepniemy węża, żeby na stałe był zamontowany tu w pokrywie, za chwilkę Wam pokażę. A zbiornik będziemy tankować pompą z tego właśnie zbiornika niebieskiego. Węża podpiąłem na stałe do pokrywy. Korzystam z takiego kleju dwuskładnikowego CX80. Bardzo dobry klej, nie jest to reklama, ale polecam, dobry dwuskładnikowy klej, który klei wszystko. No i cóż, zostało mi zamontowanie tej rury na dachu. Muszę wejść na dach i spuścimy węża właśnie stamtąd do prysznica. Także już nie mogę się doczekać, jak będzie pierwsza kąpiel. Jeszcze jedna rzecz. Tu na końcu, zobaczcie, zamontowałem wentyl do nabijania powietrza. Natomiast nie będziemy dobijać powietrza ze względu na to, że w tą rurę wchodzi jedynie 11 litrów. Wystarczy akurat na jeden prysznic dla mnie, dla Asi, bo gdzieś 5,5 litra gdzieś na prysznic wody schodzi. Dlatego wywierciłem otwór z tyłu, żeby
grawitacyjnie ta woda ściekała powoli, nie szybko, bo jakbym ciśnienia dobił, czyli powietrza, no to wtedy ta woda by zbyt szybko schodziła nam z tego prysznica, a tak to będzie sobie powoli lecieć, tak żeby się po prostu spłukać, wykąpać. Nie musi to być takie ciśnienie, jak jest w normalnych domach, w normalnych mieszkaniach, ale nam to wystarczy na tyle, żeby się wykąpać. Już testowaliśmy, już mamy ten temat sprawdzony. Na dach zabieram oczywiście kombinerki, trytytki, jakieś taśmy, drut, linki, żeby zamontować tą rurę. Także idę tam na dach i będę montował teraz rurę przy użyciu tych właśnie rzeczy. Jakie widoki z góry? Dobre. Ładnie. Rura zamontowana. Jak widzicie, wykorzystałem jednak taśmy. Złapałem je tutaj na blachowkręty. A od drugiej strony jest złapane tymi taśmami do linki metalowej, jak widzicie. Także jest zabezpieczone z jednej i z drugiej strony. Nic się nie powinno wydarzyć. To jest zaledwie 11 litrów, ale zobaczcie, jaki jest potencjał na kolejny wyjazd. Już wiem, że będę kombinował kolejną taką rurę, już po długości dachu. Tak naprawdę ta rura zajmuje 1/3, ma ona około 1,80 m, więc myślę, że spokojnie do 30-40 litrów dobijemy, żeby raz w tygodniu tylko tankować, a nie co drugi dzień, ale myślę, że jak na razie, jak na pierwszy wyjazd, jest ok. Wykorzystujemy to, co mamy. Po prostu mieliśmy to z frontery, więc zabraliśmy. No i w dół trzeba spuścić węża. Jednego i drugiego. Także działamy dalej. No i zapomniałbym jeszcze o jednej rzeczy. Poziom. Jak widzicie, podłożyłem tutaj klocka 5 cm, ponieważ dół był niżej niż góra. Więc teraz tak ustawiłem, że dół jest trochę wyżej, gdzieś około centymetra, czyli dół wyżej, góra niżej, żeby też grawitacyjnie lepiej ta woda ściekała. No i moment prawdy. Tutaj mamy pompę wrzuconą do zbiornika. No i ciekawe, czy wciągnie nam ta pompa. Pompa ma 800 W. Odpalamy, wpinamy do gniazdka. Pompa zaczyna pracować. Licznik tutaj zaczyna nam bić. Ma dojść do 11 litrów. No widać, że bardzo powolutku to wpompowuje, ale coś tam idzie. Coś tam idzie, coś tam ruszyło. Powoli te litry lecą. Do 11 litrów. A nigdzie przecieków nie widzę. Pompa pracuje. Pompuje litry? Mamy 5-6 litrów. A wiemy, że musimy do 11. Także chyba zda egzamin ten nasz pomysł, żeby nie wchodzić na górę po prostu i nie dolewać ręcznie, no bo po drabinie to dość trudno by to było. Cały czas działa. Jak kochanie? Jestem podekscytowana, że woda nalewa się do zbiornika. No, jak małe rzeczy potrafią cieszyć, co? Nie? A jeszcze bardziej się ucieszę, jak woda popłynie. Dobra. W dół. Uwaga. 10, 11, dobra, 11 litrów, 11,3, 4, dobra, 11,5 litra weszło, czyli praktycznie na maksa. No i idziemy zobaczyć, przetestować. Tam jest kranik odkręcony. Zobaczymy, jak grawitacyjnie, czy z tyłu wystarczy tylko ta rurka. Też musimy zmienić chyba, bo to jest chyba na co? Na to, na przykład na to. No weź w dół na razie, poczekaj chwilkę, tylko ustawię kamerę. Coś tam, no, kapie. Zobaczmy. Dobra, zmienię jeszcze na taką deszczownicę jakby. Spróbujmy. No. Dupę nie urywa. Dobra, no bo nie ma ciśnienia. No ale mniej będzie leciało, tak? Mniej będziemy zużywać. O, tak jak to jest ok, wystarczająco, nie? Wygodnie można sobie stanąć. Płytki są z
Akacji. Akacji, tak, z akacji. Także niech się teraz grzeje, nagrzewa. No i mamy to, co? Teraz zrobimy próbę generalną, tak jak jest. Się nagrzeje. Jak się nagrzeje. Pogoda. To dzisiaj po południu już można zrobić. Tak, pogoda nam sprzyja, ma być dzisiaj 26 stopni w cieniu, czyli na słonku myślę, że będzie no spokojnie 30 kilka, a ten czarny pojemnik to myślę, że nawet do powyżej 40 się nagrzeje, więc... Więc super. Super. No i dobra, zdał egzamin. Pompa się spisała, nasz system na razie działa. Będzie można go zwiększyć, jeżeli chodzi o pojemność w litrach. Będzie można dać większą, szerszą tą rurę, dłuższą, żeby 30-40 litrów pompować. Wtedy można pomyśleć, że jeżeli byłaby od końca dachu do końca dachu, to z tej strony może napływać woda, a na przykład z drugiej strony może uda nam się podłączyć rurkę, żeby dopompować ciśnienia. No tak, może tak się da, żeby ciśnienie wtedy było. Wtedy, żeby było większe ciśnienie wody, to już w ogóle luksus. Tak, super. No dobra, mamy to, mamy wodę. Zrobiliśmy mały upgrade prysznica. Niestety rura przeciekała, więc dałem zbiornik 20 litrów, też podpiąłem węża. No i się szałerujemy. Zrobię tak, bo Asia się przecież zdenerwuje i obrazi. Show me what you got, babe. Teraz się obleję tą wodą. Asia już po prysznicu, no i chilluje, relaksuje się. No, ogrzewa, bo dla Asi trochę za zimny ten prysznic, ona jest ciepłolubna. Powiedzcie, kto jest z tych ciepłolubnych. Mi tam taka woda letnia wystarczy. Dla mnie minimum 40 stopni poniżej. Dla Asi minimum 40. Także. Na szczęście słonek teraz jest ze 40. Tak jest. Chillujemy sobie teraz z pięknym, fajnym widoczkiem. Mamy poniedziałek rano. Dzisiaj dzień gospodarczy. Dzisiaj mamy dzień gospodarczy. Gdzie jedziemy? Tak, jedziemy zatankować wodę do zbiorników, no żeby móc później się umyć, brać, zmywać i tak dalej. Tak. Jechaliśmy już do naszego najbliższego miasteczka, zresztą chyba naszego ulubionego. Castel di Tuza. Castel di Tuza. I za chwilkę tutaj wjedziemy już w te wąskie uliczki i znaleźliśmy w tym miasteczku dwa punkty z takimi fontannami, kranikami, gdzie tak naprawdę woda jest pitna, bo to jest woda z sieci wodociągowej z dobrym ciśnieniem, no ale my dla bezpieczeństwa używamy jej tylko właśnie, tak jak powiedział Przemek, do mycia, do sprzątania i do zmywania. Tak, no i pod prysznic też dolewamy tam czasem. No i wjeżdżamy właśnie, ja tu już bardzo lubię to miasteczko, bo już się zaczyna robić klimacik. No i powiem wam, że mamy porównanie tutaj Castel di Tuza do drugiego takiego też pobliskiego miasteczka, do którego jedzie się w drugą stronę, do miasteczka San Stefano di Camastra. No to na pewno Santo Stefano jest o wiele bardziej turystycznym miejscem. Dużo brytyjskich turystów, którzy właśnie kupują ceramikę, a tutaj to nasze Castel di Tuza jest bardzo kameralne, prawie nikogo nie ma na plaży, na uliczkach. Tak, pomimo tego, że już prawie się sezon zaczął. Już czerwiec za płotem, że tak, tak powiem, a tutaj nadal jest bardzo spokojnie, przyjemnie, nie ma tłumów na plaży. Tak, o, i te piękne uliczki właśnie. Tak, popatrzcie. Ciche, spokojne miasteczko. Na plaży w lewo, a my teraz jedziemy w prawo, Lungomare. I tutaj za chwilkę, o zobaczycie, tu jest pierwsza fontanienka, tak, z której też można czerpać, taka tylko, słodka. Że tu, tak, tylko że tu ciężko tutaj zbiornik nie, podstawić. Tak, nie podstawimy zbiornika, dlatego jedziemy do drugiej fontanny. Tutaj przez takie magiczne przejście przejeżdżamy. Pod torami. Tak. Tu po lewo jest też właśnie... To jest taka marina, na bardziej port rybacki, bo codziennie widzimy, jak rybacy zarzucają sieci. A tutaj są piękne kamieniczki, takie kolorowe,
wzdłuż właśnie plaży, wzdłuż wybrzeża. No i tutaj można też wynajmować sobie domki na wakacje. Także też to pięknie wygląda. No to na razie morza nie widać, ale jak widzicie, cisza, spokój, głosi się. Relaksują, tak. Jest godzina 10:20. Oni dopiero się budzą, powoli kawka, także... No i dojeżdżamy tutaj już do punktu. I tutaj po prawej stronie jest stacja PKP, bardzo zresztą nowoczesna. A tu jest duży, wygodny parking. Tak jest, jesteśmy sami. A tu jest nasza... Punkt czerpania wody. Fontanienka z bardzo łatwym dostępem do wody. Kiedy odkryliśmy ten punkt, uznaliśmy, że ta panorama i ten widok na tamtą starszą część miasteczka jest o wiele ładniejszy. Dzisiaj piękny kolor wody. I fontanna bardzo piękna, także zaraz. No dobra, tankujemy. Zobaczcie, tutaj akurat jeżeli chodzi o ciśnienie wody, też jest naprawdę bardzo fajne. Zobaczcie, dzięki temu bardzo szybko jest, można zatankować po prostu. Tak, a jak już Wam mówiliśmy, takie fontanienki są bardzo popularne we wszystkich miasteczkach. No kiedyś nie było wody we wszystkich budynkach. Zatem jak jest gorąco, to zawsze jest miło podejść, opłukać buzię, ręce. Można się nawet napić. To jest właśnie plaża, na którą można przyjść tak naprawdę. Są prysznice, natomiast ostatnio jak sprawdzaliśmy, to w prysznicach jeszcze nie było wody. No, ale no dzisiaj jest piękna pogoda. My powoli już się przygotowujemy do abordażu. No, do opuszczenia tej wyspy, chociaż wszystkie znaki na ziemi i na niebie mówią nam to, żebyśmy zostali jednak. Także jestem mega zadowolony. Piękne miejsce. Fajnie, że mamy wodę, mamy możliwość. Jeżeli chodzi jeszcze, słuchajcie, o prysznic, bo tam było 160 litrów ten nasz zbiornik pod prysznic na wodę. I czasem robię tak, że po prostu biorę 2-3 takie bańki 200-litrowe, no i dolewam do tego zbiornika. Aczkolwiek teraz na tym wyjeździe 2 razy padało i w przeciągu 3-4 godzin dotankowało nam ten zbiornik 160 litrów. I na razie na miesiąc czasu taki zbiornik, mamy wrażenie, 160 litrów jest w zupełności wystarczający. Natomiast jak będziemy chcieli przyjeżdżać tu na dłużej, no to dlatego będziemy chcieli zdecydować się właśnie na większy zbiornik, 2-3 tysiące litrów, który jesteśmy w 100% przekonani, że przy odpowiednim korzystaniu z wody spokojnie nam wystarczy. Ok. Na koniec wyjazdu wykonaliśmy jeszcze trochę prac ogrodowych, czyli koszenie trawy, żebyśmy mogli chodzić po różnych tarasach widokowych po naszej działce. Przyszedł wieczór po 1,5 tygodnia pracy, pokoszeniu, zagospodarowaniu działki, spaleniu wszystkich niepotrzebnych kartonów, rzeczy, wybudowaniu prysznica, zagospodarowania w środku domu. Wreszcie czas na chill out. Zaczynamy właśnie z Asią powoli chillować i korzystać z uroków tego miejsca. Oglądamy sobie filmik, serial w pięknych okolicznościach przyrody, w tle Wyspy Eolskie. Wreszcie odpoczynek, wreszcie chill. Pozdrawiamy, dobrej nocy, trzymajcie się, hej. Okej, jak widzicie, zrobiliśmy prysznic, podłączyliśmy prąd,
mamy wodę, także na razie na ten miesiąc nam to wystarczyło. Jak się oceniasz? Myślę, że dużo się bardzo nauczyliśmy. Wiemy, ile mniej więcej już zużywamy prądu, ile zużywamy gazu, czy temperatura wody jest wystarczająca dla wszystkich, czy nie. Tak jest. Więc już na następną, czyli naszą jesienną tutaj przygodę, na pewno przeprowadzimy kilka usprawnień, czyli nową kuchenkę gazową. Ja chyba się zdecyduję jednak na elektryczny podgrzewacz wody, bo jestem ciepłolubna. I to chyba takie podstawowe rzeczy. Być może zdecydujemy się także na większy panel solarny, na wypadek, gdyby na przykład słońca było trochę mniej. I właśnie. I teraz, jeżeli mówimy o Fossibocie, ten Fossibot 2400, słuchajcie, na miesiąc czasu uważam daje radę. No i w momencie, kiedy non-stop świeci słońce, bo w momencie, kiedy 2-3 dni by tego słońca nie było, no to potrzebowalibyście troszeczkę większej tej bazy, tego powerbanka, moim zdaniem, i wtedy to 3600 amperogodzin przede wszystkim, a nie watów, pozwoliłoby Wam korzystać z prądu przez 3 dni bez słońca. Ten zestaw 2048 amperogodzin, on daje radę. Jeżeli jeden dzień nie ma słońca, to spokojnie na 2 dni ten powerbank Wam wystarczy. No i w momencie, kiedy byście chcieli zwiększyć, zabezpieczyć się, że jakby na przykład przez 3 dni nie było słońca, no to wówczas niestety, ale musimy zainwestować w ten droższy powerbank. No i to, co Asia przed chwilą wspomniała, musimy dać większy panel fotowoltaiczny. Myślę, że taki około 1000 W by wystarczył, dwa może takie panele po 500 W, plus ten większy powerbank na pewno dałby Wam większy komfort i spokój, jeżeli chodzi o to, żeby nie zabrakło Wam prądu. Ostatnią zmianą, którą raczej zdecydujemy się przeprowadzić, to zamiana toalety chemicznej na toaletę separacyjną, kompostującą. No to po pierwsze jest bardziej ekologiczne rozwiązanie, ale chyba też trochę mniej śmierdzące. Więc ja nie narzekam, ale myślę, że Przemek chętnie takie rozwiązanie zmieni. Tak jest. Cieszę się, że lodówkę zamieniliśmy z tej turystycznej małej na zwykłą. Ja i od razu Wam to polecamy. Nie kupujcie, nie inwestujcie. Nie bawcie się w te małe. Tak jest. Lepiej dołożyć 400-500 zł więcej i od razu kupić tą lodówkę zwykłą. Dlaczego? Z dwóch względów. Po pierwsze, macie więcej miejsca do przechowywania. Po drugie, tak naprawdę tyle samo wad Wam pobiera, co zwykła lodówka turystyczna, a nawet mniej. I właśnie dlaczego mniej? Dlatego, że ta lodówka nie pracuje przez ciągły czas. To nie jest ciągły czas pracy. Ona pracuje przez powiedzmy pół godziny, godzinę i wtedy pobiera z powerbanka prąd, a później przez jakiś czas nie pracuje, więc tak naprawdę jest o wiele bardziej energooszczędna. To chyba wszystkie nasze przemyślenia na ten temat. Jeżeli Wy macie jakieś sugestie, co moglibyśmy usprawnić, jakieś fajne tipy, rozwiązania, to jesteśmy oczywiście na to otwarci, gotowi. Dzielcie się swoimi doświadczeniami z off-gridu, także tak bardzo jest. Chętnie. Na pewno będziemy zwiększać oczywiście zbiorniki na wodę, ale to już z czasem. Żeby zwiększyć się do powiedzmy 2-3 tysięcy litrów, myślę, że to dla nas będzie wystarczające, bo my nie zamierzamy tutaj dłużej przebywać niż 3 miesiące, więc wydaje mi się, że taki zbiornik 3000 litrów dla nas przy takim korzystaniu, którego się nauczyliśmy, w zupełności by wystarczył, ponieważ wodę pitną mamy kupowaną z butelek. No i nie korzystamy ze spuszczania wody w toalecie, która generuje bardzo duże zużycie wody. Tak, dokładnie, największe, więc tym sposobem nawet te kilkaset litrów miesięcznie jest w stanie nam wystarczyć. Dziękujemy, kochani, Wam jak zwykle za wspólnie spędzony czas. Zapraszamy Was do kolejnych odcinków, które będą o naszym tutaj życiu sycylijskim, a także o tym, jak Asia wystroiła nasz domek tutaj, ten magazyn. To będzie ten pierwszy sezon taki wiosenny na Sycylii. Następny sezon będzie dopiero w listopadzie, ale już z tego miejsca zapraszamy Was do kolejnych filmów, które pojawią się jeszcze w tym miesiącu. Pozdrawiamy, trzymajcie się, do następnego. Hej. Arrivederci.